Oj, dzisiaj nie będzie wesoło, dlatego że dzisiaj występuję w roli oskarżyciela. Oskarżam, oskarżam koalicję 13 grudnia o niszczenie polskiej młodzieży, o deprawację polskiej młodzieży, o zachęcanie polskiej młodzieży do tego, żeby uprawiała seks z kim popadnie, gdzie popadnie i jak popadnie. Bo czym innym jest zachęcanie do używania tak zwanej tabletki PO? Przecież nikt tego nie robi, jeśli nie uprawia seksu. Ostatnio przedziwna historia zdarzyła się. W telewizorni przypadkowo wyświetliło mi się spotkanie pań z prezydentem Dudą. Poszły nas skarżyć na tych współpracowników pana prezydenta, którzy namówili go, żeby zawetować ustawę o tabletce PO. No bo przecież jak tutaj teraz ratować te dzieci? Jak teraz uratować te dzieci przed niechcianą ciążą? Może ktoś tym kobietom wytłumaczy, jak one się urodziły, że był stosunek seksualny, że było zapłodnienie, nikt je nie zabił i one się urodziły. Proste z tego wniosek. Jeżeli nie chcemy niechcianych ciąży, nie chcemy zabijania dzieci narodzonych, to powinniśmy żyć moralnie, czyli nie powinniśmy uprawiać seksu z byle kim, byle gdzie i byle jak. I nie trzeba tabletek. Żadnych. Bo jeżeli jest już małżeństwo, to sprawa jest prosta i jasna. Po co więc stręczy się polską młodzież, aby była niemoralna? W jakim celu? O co chodzi tym kobietom, żeby nie powiedzieć babom? O co im chodzi? Może to jakieś panie niewyżyte seksualnie i teraz chcą patrzeć, jak inni używają sobie, bo one nie mogły. To jest po prostu hańba, żeby kobiety w ten sposób manipulowały młodymi dziewczynami. Nie wiem, co wy, panie, macie w głowie, ale na pewno nie to, co powinno tam być. To jest okropne. To jest hańbiące dla kobiety, a tyle wrzeszczycie na temat praw kobiet. To zacznijcie egzekwować przede wszystkim te prawa wobec siebie i zacznijcie zachowywać się jak kobiety, a nie jak stręczycielki, nie jak burdelmamy, bo to się nie w żaden sposób nie przekłada na zdrowe społeczeństwo. To jest absolutnie niemoralna postawa, godna jedynie tego, żeby wam podziękować za jakąkolwiek służbę publiczną i wygonić was. A jeszcze później przewietrzyć te pomieszczenia, w których byłyście, aby tam ślad nie pozostał po was nawet. Nie ma innego rozwiązania. Wy po prostu jesteście do cna zniszczone moralnie. Jesteście niemoralnymi kobietami, które nie mają prawa w sprawach publicznych wyrażać się w żadnej sprawie. W żadnej. W żadnej. Dlatego jeżeli pan premier Tusk słucha, zalecam, panie premierze, niech pan wygoni te kobiety. Nie jestem pana zwolennikiem, ale rozumiem, że pan nad tym nie panuje. Więc niech pan pogoni te kobiety, niech pan tam stawi kogoś normalnego, kogoś, kto zacznie dbać o polskie społeczeństwo, o polskie dzieci. I też o pańską reputację, no bo jeżeli ma się takich współpracowników, to się za to płaci własną reputacją. Kończąc, powiem jeszcze raz, oskarżam, oskarżam koalicję 13 grudnia o deprawację polskiego społeczeństwa.